Wygląda inaczej niż jej rówieśniczki. Powoli traci wzrok, słuch. Nie porusza się z taką łatwością jak zdrowe dwunastolatki. Julia Skórska z Sandomierza od dziecka choruje na niezwykle rzadką chorobę. Pomóc może jej bardzo kosztowna operacja. Każdy z nas może wesprzeć dziewczynkę i jej rodzinę. Julia ma 12 lat. Od urodzenia choruje na zespół Pfeiffera. Dziewczynce rośnie mózg, nie rośnie czaszka. Jeżeli się w porę nie zaoperuje, najpierw dochodzi do ucisku mózgu, a później w wieku okresu dojrzewania zaczyna rosnąć, kiedy rośnie twarz, no to po prostu jest ucisk na nerw wzrokowy, na nerw słuchowy. Jest też problem z oddychaniem, z przełykaniem, nocne bezdechy. Jest to taka choroba kości po prostu, kości twarzy, kości głowy, ale też dotyczy stawów. Dzieci też mają problemy ze stawami. W wieku 7 miesięcy dziewczynka przeszła nieudany zabieg, który spowodował dodatkowo porażenie mózgowe. Obecnie ma za sobą już 4 operacje, które usunęły tylko doraźne problemy. 5. zabieg wykonano jej w klinice w Dallas. Miała wtedy rekonstrukcję kości czaszki, ponieważ w wyniku pierwszej operacji utraciła ponad 10 cm kwadratowych, myślę, że tak około 30 cm kwadratowych kości czaszki, no i przez 11 lat chodziła z taką ogromną dziurą w głowie. Także no niestety u nas nie udało się tego, no nikt nie zaproponował nam żadnego takiego wyjścia sensownego. Natomiast dr Firon w Stanach, w Dallas, zaproponował nam rekonstrukcję kości czaszki jej własną kością. Także udało się zrobić to za pierwszym razem, bez żadnych powikłań. Kość została pobrana, to jej własna kość, także nie było odrzutu, wszystko się pięknie zagoiło. Dziecko po 4 dniach wyszło ze szpitala. Julka cały czas jest rehabilitowana. Wielokrotne zabiegi, ból, pobyty w szpitalu odcisnęły piętno na jej życiu. Mimo tego, co przeszła, mocno trzyma się życia. Na co dzień uczęszcza do szkoły podstawowej nr 4 w Sandomierzu. Jest uczennicą klasy 6. Bardzo lubi czytać książki. Odrabia lekcje, tak jak wszystkie dzieci. No stara się, pisze klasówki, także no, chodzi codziennie do szkoły. No stara się jak może. No też szkoła ją wspiera, ma nauczyciela wspomagającego. Klasa jest bardzo sympatyczna i miła, przyjęli ją bardzo serdecznie, bo chodzi z tą klasą od pierwszej klasy. Pogodna, wesoła, pewna siebie i charakterna. Tak opisuje Julię jej mama. Jak podkreśla, tak jak każda dziewczynka w jej wieku, ma marzenia. Teraz ma marzenie, żeby być samodzielna. Jak będzie dorosła, chciałaby mieszkać w Warszawie. Nie wiem, czy mi się jeszcze będzie zajmować, bo zmienia swoje koncepcje. Jej marzeniem był do niedawna jeszcze taniec i gra na pianinie. Bardzo właśnie marzyła o tym, żeby tańczyć. Przez lata właśnie interesowała się baletem. Teraz troszeczkę się zmieniają jej marzenia, ponieważ wchodzi w okres dojrzewania i ma troszeczkę już inne pomysły, ale myślę, że na pewno by jej to sprawiło radość, jakby mogła naprawdę zatańczyć i zagrać na pianinie. Marzenia dwunastolatki mogą się spełnić i każdy może mieć w tym swój udział. Pomóc może jej bowiem kolejna operacja, polegająca na rekonstrukcji twarzy przy użyciu dystraktora RED. Jej koszt to 310 tysięcy złotych. Rodzice sami nie uzbierają takiej kwoty. Zabieg planowany jest na czerwiec 2019 roku. Trwa to 2 miesiące, więc ze względu na Juli szkołę, żeby nie przerywać, nie wyrywać jej ze szkoły, żeby nie miała zaległości i po prostu, żeby nie była taka wyrwana ze szkoły, to po pierwsze, a po drugie też wchodzi w okres dojrzewania, kiedy twarz zaczyna rosnąć i ulega coraz większej deformacji. Poza tym, że zęby trzonowe wychodzą, no, jest coraz trudniej. I z przełykaniem, i z oddychaniem, no i są coraz silniejsze bezdechy nocne. No, poziom dwutlenku węgla, jeżeli jest za wysoki w organizmie, uszkadza narządy, no też no takie bezdechy nocne grożą niestety zatrzymaniem krążenia. Także są bardzo niebezpieczne, dziecko śpi w masce.
Choroba Julki połączyła Sandomierz i Tarnobrzeg. Włodarze miast już dziś zapraszają na niezwykłe widowisko charytatywne, z którego dochód zostanie przeznaczony na pokrycie kosztów pilnej operacji. W Tarnobrzeskim Domu Kultury koncert odbędzie się 27 grudnia o godzinie 18. Na hali widowiskowo-sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sandomierzu dzień później, 28 grudnia o 18. Wstęp 10 zł. Chciałabym Państwa zaprosić serdecznie, żebyście wspomogli moją córkę, która marzy o normalnym życiu jak każde dziecko. Chcielibyśmy, żeby marzenia naszej córki spełniły się i żeby mogła w nowy rok szkolny, bo pójdzie do 7 klasy, żeby mogła wkroczyć z nową twarzą i takim swobodniejszym oddechem.